Jedziemy na akcję ratowniczą. Motorówka na brzegu. To co, Janek? Mienie porzucone weźmiemy? Chyba tak, ale nie damy rady chyba. No nic z tego mienia porzuconego. Nic nie wzięliśmy. Bo jeszcze byśmy w kryminale tu skończyli. Wczesna godzina. Na pomoście tylko jeden rybak z wędką stoi. Tutaj jest kilka pomostów, także dingi można zaczepić do pomostu. Codzienne zajęcie na każdym kotwicowisku. Dostawa wody na jachty odbywa się taką motorówką. Duże baniaki na pokładzie i dostarcza wodę, taki boat service. Jeden galon wody, czyli 3,6 litra za $1. Taki special oferują lokalni. Okay, nice, thanks. You are a nice fisherman, with good equipment. Lokalni coś tutaj sobie łowią. Mają kuszę i polują na ryby z kuszy. Double Helix stoi na kotwicy, tam dalej. To jest rozbita łódka, którą chcieliśmy ratować. A na plaży jest dosyć pusto przed hotelem, bo jeszcze wczesna godzina. Nawet jest kafejka internetowa, ale my mamy kafejkę internetową na pokładzie jachtu. Z tego samego hotelu podbieramy. Cicho, spokojnie, tylko falka malutka dociera na piaszczystą plażę przed hotelem. W hotelu, w klubie żeglarskim przyjemnie tutaj wieczorkiem posiedzieć. No teraz jest rano, to mało kto tutaj siedzi. Następny hotel nad samą wodą. Bardzo ładnie tutaj zagospodarowane jest do odpoczywania. Polacy docierają wszędzie. Tablice PL nawet tutaj widać. No tylko, że PL lokalna rejestracja. Flaga wysp San Vincent and Grenadines. To jest całe państwo. Cały archipelag w jednym państwie. O tej porze ten pub dosyć pusty jest, ale wieczorem tutaj będzie kwitło życie. Małe miasteczko, porcik, praktycznie bez wody. Przy każdym domku zbiorniki do zbierania wody, deszczówki z dachu. Teraz widzimy, skąd się bierze ta woda, którą sprzedają. Dach metalowy, rynna, to generalnie jest czyste. Przy niektórych domach te zbiorniki na wodę są nawet dość duże. Jedno co charakterystyczne tutaj zwraca uwagę, z reguły wszystkie dachy są stosunkowo nowe albo nowe, bo często huragany wywiewają przede wszystkim dachy. Kościółek też ma nowy dach, bo pewnie zerwało podczas huraganu. Dzikich zwierząt to tutaj nie ma praktycznie, jedynie hodowane kozy. Bardzo ciekawa koncepcja na parkanie, góra z muszelek. Zamiast łańcuchów, drutów kolczastych to muszelki. Można się też na to nadzieć, jakby złodziej chciał przychodzić. A dla złodzieja nie ma nic trudnego. Dobry, dobry piesek. Gdzieś się przypląta. Sesja fotograficzna na punktu widokowym. Szczególnie ładnie tutaj widać karaibską wodę. To jest bardzo charakterystyczne, że na Karaibach woda jest bardzo przejrzysta i bardzo taka błękitna, błękitna woda. Zupełnie inna woda niż w innych rejonach świata.